O kościele? No tak, ale to w takim razie, skoro tu mamy A czy nie, ja rząd myślę, oparty, że to. to ja byłam na takim spotkaniu z młodzieżą w Świnoujściu ostatnio. Znaczy nie ostatnio, to pewno było z rok temu. I to była taka młoda młodzież, taka z gimnazjum. Ja tam mówiłam o etyce. Oni byli bardzo fajni, bo oni na przykład podkreślali ważność takich wartości. To jest chyba jedyne miejsce, w którym młodzież podkreślała ważność takich wartości jak kooperacja i współpraca. Tego właściwie się nie trafia. I tam jeden młody człowiek wstał i powiedział: Bo pani tak krytykuje Kościół często, albo lekcje religii w szkole. Niech pani tego nie robi, pani profesor. Im więcej religii, tym szybsza laicyzacja. On nawet użył tego słowa. Więc ja myślę, że tak jak dawniej, bo naprawdę Kościół był, ja jestem z tego pokolenia, że byłam uczestniczką seminariów Tischnera, z Krzysztofem Michalskim prowadzili je, że myśmy jeździli do Patu na seminaria, jeździliśmy na tygodnie filozoficzne do Kulu, że właściwie doskonale znaliśmy taką geografię filozoficzno-teologiczną tego, co się dzieje, że Wojtyła zajmuje się personalizmem, a że twardym tomizmem, realizmem tomistycznym zajmują się na Kulu. Fantazyjnym tomizmem zajmuje się profesor Gogacz. No, to były takie światy, z którymi się dialogowało. Co nie znaczyło, że myśmy należeli do marksistowskiego świata, ale to były takie światy studenckie, które się przenikały. No i to się zakończyło w pewnym momencie, bardzo wyraźnie. A teraz jest coraz gorzej. Znaczy, w tym sensie, że nie ma Tischnera, nie ma tych postaci wiodących intelektualnie dla Kościoła. Ja mam takie wrażenie, że już właściwie. Poza licznymi wyjątkami, to w tym kościele jest po prostu taka grupa ludzi, którzy skończyli zawodówki i oni mają rząd dusz. Znaczy po prostu mnie najbardziej razi chyba brak wykształcenia. I oczywiście to, o czym wszyscy wiemy, ta polityczność i tak dalej. Kościół jest na najgorszej drodze w tej chwili z punktu widzenia własnego interesu. I tak jak mówi profesor Janusz Czapiński, nie trzeba nic robić. Czy współczynniki są takie, że co prawda bardzo martwi mnie to, że tą jedyną najbardziej oporną grupą, najbardziej konserwatywną grupą w Polsce, najbardziej przywiązaną do Kościoła takim, jakim jest, jest grupa nauczycieli, a właściwie nauczyciele. Bo oczywiście ja jestem człowiekiem oświecenia, więc dla mnie tym pasem transmisyjnym wszelkich zmian jest edukacja. Byliśmy ostatnio na takim spotkaniu z panią minister Szumilas. I starałyśmy się powiedzieć, że no wystarczy bardzo niewiele drobnych zmian. To w ogóle nie jest kosztowne, żeby właśnie, no i ta książka, o której mówiłam, jest tego dowodem, uważać na końcówki, używać czasem słowa Polak, Polka, mówić obywatel, obywatelka, używać żeńskich końcówek, żeby te kobiety były obecne, bo jak są obecne w języku, to są obecne w świecie. Jak nie są obecne w języku, to znaczy, że są obecne w świecie wtedy, kiedy nie są sobą, wtedy, kiedy są mężczyznami. Że trzeba mówić o ruchach emancypacyjnych i tak jak się mówi, pewno się też niewiele mówi, o tym, że robotnicy kiedyś nie mieli żadnych praw i że różne deklaracje człowieka, praw i niepodległości, czy amerykańska, czy francuska, one nie obejmowały gigantycznej rzeszy ludzi, tak na dobrą sprawę, ani cudzoziemców, ani ludzi biednych, ani robotników, ani kobiet i tak dalej. Trzeba mówić o tym, że rozwój cywilizacji jest rozwojem idącym drogą emancypacyjną. A wyjątkowa pogarda jest wobec ruchów emancypacyjnych i kobiecych, co jest zresztą widoczne w słowie feminizm, które jest tak pejoratywne, że nie da się już go w żaden sposób uratować. Są podręczniki, gdzie słowo feminizm występuje obok nazizmu i marksizmu, co jest przedziwnym połączeniem. Ja zawsze mówię o takim obrazku, który mi ktoś przyniósł z podręcznika gimnazjalnego do historii, gdzie jest Jan Król III Sobieski z żoną Marysieńką, i z kupą dzieci, dziewczynek i chłopców, przy czym dziewczynki są bardziej widoczne z racji mody panującej w tamtych czasach, takie krynoliny wielkie i podpis Jan Król III Sobieski z synami. I to dokładnie pokazuje jakby nieobecność kobiet w historii, znaczy, że ich nie ma. Tak jak dokładnie w tej książce Rzecznika Praw Dziecka. Notabene tam jest też o Korczaku, bo tam jest to jakby dedykowane Korczakowi. Nie ma słowa na temat Wilczyńskiej, która z nim to prowadziła i z nim zginęła. Więc ten rodzaj eliminacji jest po prostu dramatyczny i zmienić to można w bardzo prosty sposób. Podobnie jak można przedstawiać modele rodziny,
Polski, nie jako mama, tata, dwójka dzieci, tylko nie wiem, samotna mama, czy pojedyncza mama, dziecko niepełnosprawne, trzeci tata i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, jeśli Państwo sięgną do encyklopedii socjologicznej, to przy haśle rodziny jest 16 różnych form rodziny. Jak się rozejrzymy naokoło, to zobaczymy, że rodzice są biologiczni, są genetyczni, jeszcze przy in vitro różnych możliwościach, są społeczni. Nie jest powiedziane, że tak zwana legalna katolicka rodzina jest lepsza niż każda inna. Tymczasem podręczniki promują cały czas ten wzorzec, taki bardzo jednolity, co odrzuca wiele osób. To są drobne zmiany. To wystarczy, żeby recenzenci programów podręczników szkolnych mieli na uwadze cztery reguły, które powinni po prostu realizować. Wprowadzenie tego, mimo że jest niekosztowne, natrafia na wiele oporów od wielu, wielu lat. A, to jest ten backslash, o którym mówiłam. Ale to jest to, co mówi też pan premier. Będziemy mieli modernizację, ale rewolucji kulturalnej nie będzie. Trzeba unowocześniać społeczeństwo, ale byle polska wieś, jak to się mówi, zaciszna, byle polska wieś spokojna, czyli byle tam się w domu nic nie działo, niech te kobitki tam sobie siedzą i tam robią swoje. Mężczyźni na polowaniu, jak to pan prezydent kiedyś powiedział koledze swojemu po fachu w Stanach Zjednoczonych. No więc ja wracam dzisiaj, dlatego jestem taka lekko nieprzytomna, z Arabii Saudyjskiej. I doszłam do wniosku, że to strasznie podobny kraj do Polski. I wczoraj miałam takie spotkanie cieplej. Słucham? Cieplej trochę. No ciepło, 37 stopni. Natomiast miałam takie spotkanie, myśmy tam mieli dużo takich spotkań, bardzo dziwnych. Bo to była delegacja Kongresu Kobiet. Kobiety biznesu pojechały spotkać się z kobietami tamtejszymi. Tam to było załatwiane na wysokim poziomie, bo to była pierwsza kobieca delegacja. Byłyśmy traktowane trochę jak niewolnice, miałyśmy abaje na sobie, ale uczestniczyłyśmy wieczorami byliśmy zapraszane na kobiece spotkania. Takie jedna księżniczka, druga, tam tych księżniczek jest dużo, bo tam rządzi jeden ród, on ma 200 tysięcy członków, co druga osoba jest księżniczką i posiadają tam wszystko. No i przychodzi się na te spotkanie, od razu mówi się, ściągamy abaje. Ściągamy te abaje. Ja akurat nie ściągałam, bo uważam, że to skromność, cnotą dziewczęcia, to bardzo wygodna szatka. Ubiera się na byle jakie ubranie. To jest odtąd do kostek, jeszcze taki szalik. Można się nie czesać, nie ubierać, nie myć właściwie i się tak w tym chodzi. To jest bardzo wygodne. Ale tamte te panie właśnie ten akt od ściągnięcia tego i pod spodem no były po prostu ubrania od Diora, Versace, to tam po prostu było wszystko. No a jednocześnie tam jest zakaz, kobiety nie mogą prowadzić samochodów, to musi być straszne. No i tak pytam się w końcu już na koniec, mówię, no przecież to jest jakieś okropne, że wy tak tutaj lubicie jednak ten potańczyć, no tam alkoholu to w ogóle oficjalnie się nie mówi o tym. Ale tak uciec na przykład sobie, bo tam nie można też, tam się nie ma kultury w naszym sensie, czyli nie ma filmów, bo nie może być wizerunków, to nie jest kultura oparta na reprezentacji, nie ma opery, nie ma filharmonii, no nie ma takiego życia. No więc one uciekają oczywiście od tego Paryża i tam normalnie funkcjonują, bo wracają, zakładają te abaje tak jeszcze. No i ta osoba, którą pytałam, księżniczka, żona zresztą najbogatszego tam pana, szejka, mówi, czy ty chcesz mnie zapytać o double standards? Ja mówię tak. Ona mówi, a wy ich nie macie? Ja mówię, no chyba w mniejszym stopniu, ale rzeczywiście my też mamy bardzo dużo tego rodzaju. No aborcja jest tutaj najlepszym przykładem, prawda? Mówimy, że wszystko jest okej, bo ona jest zakazana, ale wiadomo, jak jest podziemie. Tutaj po prostu są pewne pozory i pod spodem jest, poza tym też jest taka wola króla Abdullaha, że trzeba zmieniać społeczeństwo, je unowocześniać, ale tak jak mówi Donald Tusk, tu są, kultura niechaj zostanie nieruszona, żadnej tu rewolucji nie będzie, kobitki chodzą w abajach i tak dalej, i tak dalej. Więc no, mi się to oczywiście bardzo nie podoba, mi się najmniej podoba taki poziom hipokryzji i mi się wydaje, że to długo nie będzie trwało, chociaż tam będzie, bo to jest akurat dyktator oświecony. Więc on duże pieniądze wydaje na to, żeby nie było tam wiosny arabskiej i to mądrze je wydaje. No natomiast u nas ten rozdziew jest strasznie męczący.
Strasznie, że cały czas ta edukacja. Ja mam takie hobby w ogóle, że biorę sobie programy podręczników różnych i czytam je z punktu widzenia założeń aksjologicznych, bardzo często nieuświadomianych. No ja jestem tym po prostu święcie oburzona, że cały czas szkoła polska edukuje młodego człowieka do tego, żeby po pierwsze założył rodzinę, bo rodzina jest święta i po prostu nie ma innej możliwości, żeby uzyskać człowieczeństwo. Po drugie, że on musi żyć w ojczyźnie, że ta ojczyzna jest bez przerwy zagrożona i że on musi umrzeć za tą ojczyznę. I to jest właściwie cały czas podstawowy przekaz. Jak mówię, no zobaczcie, nie ma żadnej lektury, która by w jakikolwiek sposób promowała wartości klasy średniej. Nie ma żadnej lektury ani kursu, który by mówił, jesteśmy częścią Europy, może próbujmy budować więzi. My jesteśmy cały czas w takiej XIX-wiecznej Polsce. Ten przekaz jest cały czas obecny, łącznie z rolą kobiet, rzecz jasna. A tutaj oczywiście zmiany może powinny być bardziej delikatne, ale one powinny być, tymczasem ich nie ma. I Kościół oczywiście też stoi na straży tego, bo przecież wiadomo, że to, że nie ma żłobków i przedszkoli, to nie wzięło się z kryzysu, bo w roku 91, kiedy podjęto zarządów Bieleckiego decyzję o zamykaniu żłobków i przedszkoli, to była taka pośrednia decyzja, bo one przeszły pod władzę samorządów, samorządy nie miały pieniędzy, więc zostały zamykane. To nie była decyzja, która wynikała z oszczędności czy z kryzysu, tylko to była decyzja, która była zgodna z linią Kościoła, to znaczy powrotu do tradycji. Dekomunizacja była jednocześnie retradycjonalizacją kobiety do dzieci i do kościołów, mężczyźni do pracy. Nie ma hasła kobiety na traktory i tak dalej. Ja często mówię, że dekomunizacja w Polsce była zarazem deemancypacją i tego koszty ponosimy do dziś. Zapraszam Państwa do komentarzy, pytań, zarówno o diagnozę, jak i o marzenie, które pani profesor sformułowała wobec tego świata, jaki mógłby być. Już tylko mikrofon, sekundę, bo tłumaczymy też na angielski, więc... Dzień dobry. Ja się zgadzam z każdym słowem, które pani profesor powiedziała, więc z wielką przyjemnością przyszłam na dzisiejszą debatę. I właśnie przyszłość należy do kobiet. Chciałabym trochę więcej, bo mówiliśmy o właśnie kobietach, które gdyby się znalazły w parlamencie, przynajmniej w 45% zmieniłyby się priorytety, pojawiłyby się inne tematy. I wśród tych tematów, które myślę osobiście, że pojawiłyby się razem z wejściem kobiet, byłby temat środowiska i ziemi, zdrowia środowiska, przyszłości planety, zmian klimatycznych. To znaczy wszystkie te tematy, których dzisiaj w ogóle nie ma. Ja się zajmuję środowiskowymi aspektami społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwojem regionalnym. I w tych tematach naprawdę wrażliwość kobiet jest wyjątkowa, dużo większa niż mężczyzn i motorem na przykład rozwoju, otwarcia na wszystkie tematy związane z efektywnością energetyczną, energiami odnawialnymi, rolnictwem ekologicznym, wszelkie tematy związane z poszanowaniem środowiska. Motorem są kobiety, koła gospodyń wiejskich, wszelkie grupy działania kobiet. To są tematy związane z życiem, z przyszłością, z przyszłymi pokoleniami. Tam, gdzie się broni przed odkrywkowymi kopalniami węgla brunatnego, tam, gdzie się broni przed zatruciem środowiska przez szczelinowanie hydrauliczne przy wydobyciu gazu łupkowego, tam wszędzie są kobiety. Co pani profesor myśli o tym? Nie, no tak, znaczy ja chcę przede wszystkim powiedzieć, że temat ekologiczny to się pojawia, kiedy raz na 2 czy 3 lata jest szczyt klimatyczny. Teraz takie jakieś pierwsze zwiastuny, po czym to ginie. Ja pamiętam taką swoją dyskusję w ramach Watchdog z ministrem byłym ochrony środowiska, panem profesorem Zielińskim bodajże, kiedy on mówił tak właśnie o ochronie środowiska i o tych konferencjach klimatycznych, a ja się go zapytałam, czy on kiedykolwiek miał jakąkolwiek rozmowę z panią minister Hall, czyli minister edukacji,
na temat programów, to znaczy na temat tego... To chyba tak, to spotkanie, które razem. Tak, prawda? I on właściwie wtedy zareagował, że to ciekawa propozycja, chociaż to powinno być od wielu, wielu lat. I to, co jest ciekawe, to że wszyscy ministrowie ochrony środowiska, nie wiem, czy państwo wiedzą, wywodzą się z Ministerstwa Gospodarki. To trochę jest tak, oczywiście bardzo mocno to karykaturuje, jakby w prokuraturze zatrudniać przestępców. To znaczy, jak ktoś jest w gospodarce, to nie zależy mu na ochronie środowiska, bo niestety gospodarka rozwija się kosztem środowiska. Więc ta sfera jest w ogóle zupełnie nieobecna. I rzeczywiście myśmy były na kongresie bardzo zdziwione, bo był taki projekt, Ewa Sufin go prowadziła, że porozmawiamy sobie o atomie, łupkach i alternatywnych środkach energii. I byłyśmy pewne właściwie, że to będzie taki panel, no tam przyjdzie trochę osób interesujących się tym. Ale przyszło mnóstwo osób, mnóstwo. Kobiety były tym bardzo zainteresowane i to była ciekawa dyskusja. Zresztą jak teraz pojawiają się ruchy takie protestacyjne przeciwko łupkom właśnie. Tam widać, jak aktywne są kobiety, jak buduje się to społeczeństwo obywatelskie na bazie kobiet, które protestują. No bo one mają do czynienia tak naprawdę z ziemią. Nie w sensie eksploatacji ziemi, tylko w sensie takiej bliskości zdrowia, związanego oczywiście ze swoimi dziećmi. No to jest temat, którego w ogóle nie ma. On jest nieobecny. Tego nie ma ani w podręcznikach, tego nie ma w polityce. Ja myślę rzeczywiście, że gdyby w tym parlamencie znalazło się trochę więcej kobiet i można byłoby nie ulegać tym naciskom priorytetów, które są w tej chwili dyktowane, to ten temat energii pojawiłby się w innym kontekście, bo on się pojawia wyłącznie w tej chwili w kontekście opłacalności i w kontekście tempa tej opłacalności, a nie w kontekście tak naprawdę jakichkolwiek postaw ekologicznych, bo to jest traktowane jako zupełny ozdobnik. Jako zupełny ozdobnik. Nawet pamiętam, dosyć byłam oburzona, była taka ostatnio dyskusja na temat ochrony praw zwierząt. W różnych kontekstach ona się ostatnio pojawia. I moi koledzy etycy, którzy przecież znają różne systemy etyki normatywnej, mówili, że to jest jakiś taki estetyzm, że to jest w ogóle niepotrzebne, że poważni ludzie no nie mówią o takich rzeczach jak prawdziwa ochrona przyrody, bo przecież wiadomo, że no to jest taki kobiecy, marginalny temat. Ja myślę, że rzeczywiście przy takim trochę zmienionym parlamencie ten temat pojawiłby się w każdym razie w swojej różnorodności. Mhm. Bardzo proszę pan. Ktoś z państwa? Zgadzam się absolutnie, całkowicie ze wszystkimi słowami pani profesor, a zwłaszcza dotyczącymi przyszłości, że nieunikniona jest sytuacja, gdy ruch kobiet zwycięży i po prostu stopień feminizacji w społeczeństwie wzrośnie. Przypuszczam, że są dwie, że jest droga, już nawet w pewnym sensie wytyczona. Dotyczy to Europy. Kwestia pierwsza to jest większy udział kobiet w polityce. Ruchy są już, prawda, poczynione i Skandynawia przoduje. Potem z kolei znów Skandynawia przoduje udział kobiet w 50% w radach nadzorczych i innych firmach, które ten udział kobiet zapewnią w równej skali. W ten sposób kobiety będą równorzędnie reprezentowane w parlamencie i w gospodarce. Natomiast pewne niebezpieczeństwo jest związane z tym, że kobiety, które za przeproszeniem mają piersi karmicielki, ruch naziemny, czyli wychowywanie społeczeństw, różniał się od mężczyzn tym, że część mężczyzn, w dużym stopniu nawet bardzo znaczna, to jest ruch doziemny. Oni konflikty i wojny. I w ramach konfliktów i wojen po prostu ruch naziemny
gdyby kobiety wygrały, zwycięży nad ruchem dożywnym, a Polska ma 66 lat pokoju i nigdy w historii od 1966 roku nie miała 100 lat pokoju. Cieszmy się, jeżeli kobiety wygrają. Ale niebezpieczeństwo polega na tym, pani profesor też wspomniała, że kobiety, które dorwą się do władzy, dorwą się do polityki, mogą zmienić tożsamość. Tożsamość na męską. Tylko tyle. Dziękuję. Tutaj jeszcze zbierzmy może wypowiedzi, potem już spierzę. Proszę bardzo. Ktoś z Państwa tu jeszcze będzie? Tam Pan, dobrze. Urszula Kaczorowska, ja chciałam wrócić do jednego wątku poruszonego przez Panią, dotyczącego tego naszego wychowania, tego, co mamy zapisane w podręcznikach, czy to, co jest po prostu przekazywane przez całe rodziny. Zastanawiam się, czy dałaby się, czy zdarza się Pani wciągnąć taką rozmowę od czasu do czasu wychodzącą poza taki właśnie schemat kulturowy, książkowy, rodzinny. I daje się Pani wciągnąć taką rozmowę po prostu, nie wiem, o ludzkiej wrażliwości, o czymś, co profesor Kleiber kiedyś w rozmowie ze mną nazwał tak po swojemu metafizyką. Rozmawialiśmy o jego wyborach życiowych i o tym, jak zdarzyło mu się ileś razy w życiu zadecydować zupełnie spontanicznie właśnie o powrocie do kraju. Profesora nie trzeba przedstawiać, wiadomo, co w życiu zrobił, kim jest, co osiągnął. Natomiast powiedział mi coś takiego, że kiedyś na przykład siedział w Kalifornii na jakimś uniwersytecie, był na jakimś programie, już nie pamiętam, naukowym, wiele lat temu. I mówił, że no to była wielka rzecz z naukowego punktu widzenia, być na jednym uniwersytecie, z którego wyszło, mówił coś około 7 noblistów. I któregoś dnia po prostu spakował wszystkie swoje rzeczy, wypisał papiery, podziękował za współpracę, powiedział, że wraca do kraju. I sam dzisiaj opowiada o tym wydarzeniu i o kilku jeszcze innych z takim, z taką samą ciekawością w głosie, bo on sam dzisiaj do końca nie wie, dlaczego to zrobił, ale właśnie mówi o tej swojej wrażliwości, o przywiązaniu do miejsca, o tym, że ta Polska jest dla niego ważna, a jednocześnie decyduje się na takie kroki i jest tym, kim jest, znaczy taką osobą, jaką jest. Więc zastanawiam się, jak by pani zareagowała w rozmowie z nim na takie, a nie inne wspomnienie. No, wie pani, jestem z natury złośliwa. Powiedziałabym, że profesor Kleiber miał po prostu aspiracje polityczne, których nie mógłby zorganizować, zrealizować w Stanach. Pani profesor, jak w jednym rządzie z panem profesorem Kleiberem funkcjonowała. Więc to chyba o to chodziło. Jak ktoś jest naukowcem, ja miałam taki kłopot też w Stanach, czy nie miałam, bo ja za późno trafiłam do Stanów. Znaczy za późno w tym sensie, że no po prostu w 97 roku pisałam tam habilitację i tak sobie myślałam, że tam jest taka ilość facilities i taka możliwość pracy, że gdybym była młodsza, to pewno bym się zdecydowała na pozostanie. Ale w pewnym wieku to nawet nie miłość do ojczyzny, no to po prostu się wraca. Ja to kiedyś zrozumiałam, kiedy Wałęsa po raz, już nie pamiętam w jakim momencie, myślałam sobie, coś nie jest dobrze. I też zrozumiałam, że po prostu taka karma, no taka karma się tu człowiek urodził, powinien tu umrzeć. Ale ja bym nie przeceniała tej. Tam jest fajnie, tu jest fajnie profesorowi Kleiberowi, także to nie była dramatyczna decyzja. Znam. Ja zupełnie nie w tym kontekście, tylko właśnie mówię o... On był wtedy jeszcze, opowiadał o tym, jakby to było naprawdę bardzo dawno temu, więc nie sądzę, żeby ta kwestia polityczna tutaj rzeczywiście się tak mocno przebijała, jak to pani w tej chwili powiedziała, ale... Bo trochę nie rozumiem pani pytania. Powiedziałam na samym początku, czy zawsze pani zamyka wszystko w takich schematach, właśnie tych kulturowych, książkowych przekazach, czy daje się pani wciągać w taką rozmowę o pewnego rodzaju wrażliwości i tego, że czasami po prostu decydujemy poza tymi schematami o pewnych ruchach w życiu. To znaczy, pewno decydujemy poza schematami, chociaż wszystko da się w schemat ująć.
Prosiłbym przekazanie. Bo myślałam, że nie będzie ad vocem, ale trochę będzie, bo w jaki sposób to jest związane, bo mnie zainteresował ten wątek przyszłości w pani wypowiedzi i w takim marzeniu o tym, w jaki sposób mogłyby się kształtować nasze tożsamości i ten odniesienie do pewnej płynności w tożsamości. I to jest, to znaczy jakby ja myślę, że to jest fascynujące i rzeczywiście jakby bardzo takie kusząca perspektywa, z pewnego punktu widzenia. Natomiast no, ona też niesie w jakieś zagrożenia, a przede wszystkim chyba jak gdyby no, takim podstawowym problemem w obraniu tego kierunku jest taki naturalny lęk chyba człowieka i to, co wiąże się z taką tożsamością otwartą, płynną, czyli taki brak poczucia bezpieczeństwa. I wydaje mi się, no to jest na przykład no to, o czym mówi też Bauman w momencie, kiedy definiuje tak płynną tożsamość i jakby to, co się dzieje w związku z tym człowiekiem, takie poczucie braku bezpieczeństwa i zagrożenia, to się przekłada w pewnym sensie również na... Znaczy z jednej strony jest to widoczne w takim indywidualnym pewnie losie, wyborze i życiu, tak? W wymiarze psychologicznym takiego braku tożsamości określonej, w pewnych ramach, które pozwalają na odczuwanie siebie w jakimś tam określonym właśnie schemacie. Natomiast no też w takiej rzeczywistości politycznej, tak? Gdzie pewna upłynnienie granic, otwarcie granic powoduje poczucie zagrożenia, tak? I my raczej mamy znowu tendencję do zamykania się, tak? Ten inny nas zamyka, a nie otwiera. Także no myślę, że to jest po prostu też taki bardzo, bardzo fascynujący, ale trudny moment do przejścia dla ludzkości. Znaczy muszę pani powiedzieć, że jest taki bardzo piękny tekst skargi o granicach, bo ona miała takie podstawowe kategorie metafizyczne, jak już weszliśmy na temat metafizyki dzięki pani. Ona mówiła zawsze o źródle, potrzeb powrotu do źródła, ale mówiła o granicach i zwracała uwagę na granice w tym właśnie sensie, że no, powinniśmy w którymś momencie sobie powiedzieć stop, nie za daleko, ale z drugiej strony mówiła, nie byłoby rozwoju, gdyby nie to, że pociąga nas to, co jest za tą granicą. Ja myślę, że dzisiaj mamy taki problem, że kiedy ja mówię o takiej płynnej tożsamości, to raczej ja bym się bała tego, że ja się w niektórych środowiskach boję o tym mówić. Znaczy w Polsce w tej chwili tak jest, że te tematy związane właśnie z tą taką płynnością, one nie są w mainstreamie, one są bardzo akademickie w istocie rzeczy. Ja pamiętam, byłam kiedyś na takim, miałam taki wykład duży w Istambule. Pytanie, jakie stawiałam, bo tak zostałam poproszona przez Parlament Europejski, to się nazywało, czy Europa jest gotowa na multikulturalizm. A ponieważ to był duży wykład i to był dla publiczności tureckiej, tak grzecznie przysłałam im ten wykład do cenzury. No i dostałam odpowiedź, że tam ja o różnych rzeczach piszę w Europie i Arystotelesie i w ogóle, no ale tam tego islamu za mało jest. Ja mówię, no słuchajcie, no już nie mogę tego islamu wciągać do tej Europy, bo już wszystko mogę ściągnąć do tej Europy. No ale to musi pani sobie dać jakoś radę trochę inaczej, żeby to nie było tak, że tu my jesteśmy Europejczycy, my jesteśmy tacy różnobarwni, a tutaj ci ciemni muzułmanie gdzieś siedzą. Czy rzeczywiście sytuacja była taka, że ponieważ to była scena, ona się odsłoniła tak jak w teatrze, a na sali siedziało 2000 mężczyzn. Znaczy może tam były kobiety. A ja pamiętam, że tak w jakiejś takiej panice musiałam znaleźć jakąś anegdotę, żeby wybrnąć z tej multikulturalności, takiej właśnie bardziej może... No i zaczęłam od takiej anegdoty, która jest właśnie w pewnym sensie prawdziwa. Znaczy każdy z nas, jak zacznie sobie grzebać w naszym własnym pochodzeniu, no to wyjdą mu różne rzeczy. Akurat jeden dziadek z mojej strony był Niemcem. Babcia, trudno powiedzieć, miała dziwne nazwisko Grymin, więc jest spór, czy Węgierka, czy Rosjanka, czy Żydówka. Dziadek był Tatarem, więc był muzułmaninem, można sobie muzułmaninem wnioskować. No i właściwie no, w ten sposób dam sobie radę z problemem islamu w naszej kulturze, że każdy z nas właśnie z racji granic, przy których mieszka, czy miejsca może być taką osobą,
spluralizowaną. No i tak rzeczywiście jest. Świadomość tego jest też wystarczającym faktem, że możemy tę tożsamość zmieniać. Natomiast u nas zawsze jest ten lęk, prawda? Czy to jest lęk egzystencjalny, można powiedzieć, ale to jest też lęk polityczny w Polsce. Powiedzieć, że nie do końca jestem kobietą, albo nie do końca jestem mężczyzną, albo że jestem taką postacią transgresywną, prawda? Czy studia queer są w tej chwili popularne na uniwersytetach, ale o tematyce queer właściwie się nie mówi. Nie ma tego jakby politycznego coming outu na te problemy. I to jest, no i to jest taki temat, o którym swobodnie pewno mówić nie można. Liczymy na ministra Gowina. Słucham? Na coming out. Wszystko się zmieni. Tam z tyłu pan się zgłaszał. Bardzo ja mam takie pytanie, może nie o utopię, ale troszkę bardziej przyziemne, bo pani profesor wskazała na możliwość reprodukcji klasy politycznej, której będą bliskie te wartości kobiece, wartości feministyczne, te wszystkie bardzo wzniosłe ideały wrażliwości, ale chciałem zapytać o coś takiego, o reprodukcję tych samych wartości, tych samych ideałów w społeczeństwie takim jak nasze. Niestety Skandynawią nie jesteśmy, co Czepiński pokazał. Większość Polaków to egalitaryści, ale przeważają wśród nich egalitaryści konserwatywni. Na dodatek poziom kapitału społecznego w porównaniu do pozostałej części Europy no jest jaki jest, to znaczy jesteśmy naprawdę na szarym końcu. Wobec tego mam pytanie, co feminizm reprezentowany także przez panią profesor ma do zaoferowania nie tym, którzy będą przechodzili przez system edukacji w przyszłości, tylko właśnie tym aktualnym konserwatywnym egalitarystom, co feminizm ma do zaoferowania aktualnej klasie średniej, tym białym kołnierzykom, które reprodukują pewne wartości, pewne ideały, niekoniecznie tradycyjne, ale na przykład konsumpcjonistyczne w oparciu o różne podsystemy, które jednak też zakładają pewną opresywność i od tej utopii zaprezentowanej tutaj przez panią są dosyć dalekie. Dziękuję. Bardzo proszę i od razu z podsumowaniem już. Znaczy, wie pan, ja po pierwsze muszę powiedzieć coś takiego, co byłoby niepopularne bardzo i jest niepopularne bardzo w środowisku krytyki politycznej, że ja jestem zwolenniczką klasy średniej. Znaczy, ja uważam, że to jest to, czego Polska nie miała, czego zawsze się wstydziła, bo zawsze było zastaw się, a postaw się i nasze szlacheckie zachowania. Więc ja uważam, że to jest bardzo cenna społeczna wartość, klasa średnia. Kongres Kobiet tak naprawdę powstał dzięki klasie średniej. To znaczy, i to są oczywiście też zarzuty z lewej strony. Ja działam, znaczy nie to, że działam, ale jestem bliska ideom różnych ruchów feministycznych i kobiecych od wielu, wielu lat i wiem, jaka nędza je charakteryzowała, nędza w sensie finansowym. Zawsze były braki, zawsze nie było, że tak powiem, kim pracować, z powodu niskiego kapitału społecznego. Oczywiście to są ruchy, które przygotowały absolutnie fundament pod wszystko. Natomiast nagle się pojawiła taka grupa kobiet, i to duża grupa kobiet z klasy średniej, która powiedziała, ja nic nie potrzebuję, ja mam pieniądze, a ja bym chciała coś zrobić dla innych kobiet. Właściwie Kongres Kobiet, to, że on funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, sala kongresowa, 10 tysięcy kobiet. Oczywiście są pieniądze unijne, ale żadna organizacja pozarządowa, tak jak funkcjonuje ona w Polsce, nie mogłaby tego zrobić. Nagle pojawiła się taka nowa wartość w polskiej rzeczywistości, mianowicie właśnie kobiety z klasy średniej, które chciały coś więcej zrobić. Nie kupić sobie kolejne sukienki, tylko zaangażować się w coś. A ponieważ miały status i miały pieniądze, to zaczęło funkcjonować. I ja myślę, że to, co te nadzieje, które wiąże, patrząc się na ten ruch w różnych miejscach, bo ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce na różne spotkania, to jest rzeczywiście takie budowanie solidarności. Mężczyźni w polityce są trochę zblazowani. Oni są solidarni doskonale. Mogę pokazać,
i każdy to zrobi bez problemu, jak wyglądają różne koterie polityczne i skąd one się wywodzą. Jedne się wywodzą ze studiów politologicznych ze Szczecina, inne ze studiów prawnych w Gdańsku i tak dalej. To są koledzy ze studiów, potem chodzili do tych samych klubów, mieli podobne historie. Oni mają takie, to jest nic złego, tak jest w Stanach, tak jest wszędzie. Ich kobiety albo kobiety w ogóle zawsze były jednak w sferze prywatnej, musiały być zaradne i dawać sobie radę w sytuacji ekonomii braku. I teraz ta sytuacja jakby trochę się zmieniła, że ta energia tych męskich koterii, ona jest na wypaleniu. No to widać, kiedy się obserwuje życie polityczne. Ja nie widzę jakiejś specjalnej groźby w tym, co się dzieje, ale myślę, że to jest potężna marginalizacja polityki. Ponieważ jestem zwolenniczką Hannah Arendt, to uważam, że to jest wielka strata. Ale te wartości są właśnie po stronie ruchów kobiecych, bo nagle ta solidarność, która się przekłada na efektywność działania, jest przez nie, można powiedzieć, radośnie odkrywana. I to jest taka nowa wartość. One się po prostu cieszą, że są razem, że się mogą poznać, że mogą coś zrobić, że chciały brać udział w jakichś szkoleniach. Ja ostatnio byłam w kilku miejscach i tak po prostu wieczorem przy winie pytam się kilku znanych kobiet w różnych tam miejscach, które z polityką nigdy nie chciały mieć nic wspólnego. I mówię, słuchaj, czy gdybyśmy startowały z różnych partii, czy byś zastartowała natychmiast? Tego 2 lata temu nie było. Każdy stronił, kobiety stroniły od polityki. Teraz pod pewnym warunkiem, że rzeczywiście wejdziemy do tej polityki większą ilością, one widzą ten sens. Więc to jest jakaś, według mnie, zupełnie nowa wartość. I ona jest taka, rzeczywiście, myśmy wydały takie oświadczenie, ono wczoraj było gdzieś w prasie i w papie, że, no, że prosimy, aby są 3 rocznice, 13, 16, 17 grudnia, żeby zaprzestać trochę tego języka, bo rzeczywiście to jest niewielkie doświadczenie, bo to jest zaledwie 5 lat, ale tam są bardzo różne kobiety i tam są bardzo silne emocje i tam są straszne dyskusje. Już jak się układa ten kongres, to tam po prostu idzie na noże dosłownie. Tyle, że zaraz ten język staje się zupełnie inny, to znaczy te konflikty jakoś przechodzi się. Pewno to jest dobre porównanie do Solidarności, tam też były konflikty, i z tego coś urosło, prawda? No, teraz to się trochę degeneruje. Więc ja myślę, że to jest taka bardzo poważna wartość dodana i ja też widzę w tym nadzieję na kapitał społeczny. Ja panu powiem, to oczywiście też będzie niepopularne. Według mnie kapitału społecznego w Polsce nie ma, bo nie jest on w interesie Kościoła. Społeczeństwo, silne społeczeństwo obywatelskie nie będzie potrzebowało Kościoła. To jest to, co wynika też z badań Czapińskiego. My jesteśmy takim społeczeństwem takich wysp. Ludzie wychodzą z domu, nie ma żadnej struktury, ja myślę o wsiach przede wszystkim, czy małych miasteczkach, wspólnotowej, idą razem do kościoła, tam jedynym gestem takim empatycznym to jest znak pokoju, po czym wychodzą i się nienawidzą, wracają do siebie. Sąsiad sąsiadowi nie pomoże. Ja może przesadzam. Ale jak mamy takie drastyczne historie, że gdzieś tam zamordowano kogoś, to sąsiad mówi, ja nic nie widziałem, nic nie wiem, a mieszka 50 lat obok. To jest oczywiście przerysowane, ale ja myślę, że nam strasznie brakuje takiej wspólnotowości, infrastruktury, tego, co się nazywa takim patriotyzmem sąsiedzkim. Że patriotyzm to nie jest, że deklaruję świętość tej ziemi, tylko że się interesuje sąsiadem, że pójdę do niego, że przyjdę do niego z ciastem, bo tutaj zamieszkał. To są te pierwsze gesty, których my w ogóle właściwie nie mamy i tego się zupełnie nie uczymy. Jak ja rozmawiam z Romanem Giertychem, który mówi, żebym nie atakowała katolicyzmu, dlatego że to jest podstawa moralności naszego społeczeństwa, no to ja się oczywiście pytam, czy te 900 godzin katechezy przekłada się na postawy życzliwości, przekłada się na minimalizację przemocy, przekłada się na kapitał społeczny czy społeczeństwo obywatelskie, to się na nic nie przekłada, to się nawet na wiedzę nie przekłada. A katolicyzm nie powoduje, że jesteśmy lepsi, bo gdyby tak było oczywiście, to bylibyśmy społeczeństwem aniołów. A tutaj to ja widzę bardzo poważną trudność z tym, że nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, bo jak wiadomo, w czasach prosperity społeczeństwo obywatelskie nie jest takie istotne, tak jak kapitał społeczny. Ale w czasach kryzysu, a jak się gdzieś trzeba schronić, to we wspólnoty, które mają silne więzi. I lepiej, żeby to były więzi nieorganiczne, a więzi wypracowane, no tak jak to się dzieje w społeczeństwach obywatelskich.
Ale właśnie w kongresie, czy w ogóle w takich ruchach kobiet, no właśnie też, które widziałam w Arabii, że one się spotykają, i tak często się spotykacie? No codziennie. Oczywiście to jest kwestia też pieniędzy, no bo tam jest duża kolacja z tym idzie, tam tych kobiet jest 50. No i to widać, że one budują te wspólnoty. Nie wiem, na co to się przełoży, ale to nie będzie tak dłużej trwać. A my jesteśmy chyba już w takim momencie. No, przykładem jest tego moja bardzo trudna przyjaźń z Janką Paradowską, co jak się spotkamy, to się kłócimy. Ale za chwilę się znowu spotykamy i negocjujemy różne sprawy, czy z innymi kobietami. Bo ja jestem uważana w ogóle w tej dużej grupie jako za bardzo radykalna, za bardzo ateistyczna, za bardzo. Ale są z nami kobiety, które są głęboko wierzące, są osoby, które wywodzą się z PiS-u i to wszystko funkcjonuje. I dla mnie to jest strasznie optymistyczne. Ja też nie jestem taka zwariowana, żeby myśleć, że to będzie jakaś rewolucja poważna, ale widzę w wielu środowiskach, że te więzi solidarności między kobietami są świeże, twórcze i mogą się przełożyć zarówno na kapitał społeczny, jakby na zmianę społeczną, jak i na zmianę woli politycznej. To tym optymistycznym akcentem w takim razie zbliżamy się do końca. Jeszcze zanim pożegnam Państwa, to krótki komunikat. Zapraszam za tydzień na spotkanie z profesorem Sławomirem Magalą, walki klasowe w postkapitalizmie. Przyjeżdża z Rotterdamu, będzie promował swoją książkę. To jest ciekawa rzecz, bo książka wydana pod nazwiskiem Stanisław Starski. To jest jedna z pierwszych analiz Solidarności, opublikowana w 1982 roku w Stanach Zjednoczonych. I jest po raz pierwszy tłumaczona na polski. To jest o tyle ciekawa, że to jest w zasadzie marksistowska analiza ruchu Solidarności. Dzisiaj jak się to czyta, to rzeczywiście bardzo ciekawe obserwacje, które nadają się do też analizy współczesnego polskiego społeczeństwa. Także serdecznie Państwa zapraszam za tydzień, a dzisiaj dziękuję. A ja jeszcze mam pytanie. Tak. Po co Pan mi dał ten klip na początku? Tak, żeby zbudować nastrój, prawda? I zobaczyć, że jednak może być optymistyczny wariant też w przyszłości. Dziękuję Pani Profesor, dziękuję Państwu też przed monitorami i zapraszam, bo jeszcze nie kończymy, zapraszam obok na dalszą rozmowę, ale już w mniej formalnej atmosferze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.